Witam Was na moim kanale Andziak Vlog, gdzie dzisiaj będzie rozmowa o rzeczach, które mnie najbardziej przerażają, których się najbardziej boję i tyle. Pierwszą rzeczą, której się boję, to pająki. Boję się pająków, zazwyczaj tych dużych, chociaż ostatnio 3 takie małe pajączki wykluły mi się na zewnątrz na oknie, co mnie tak przeraziło, że musiałam zawołać mamę, żeby się nimi zajęła, krzycząc, żeby uważała, żeby mi do pokoju nie weszły. I nie za dobrze to wyglądało. Muszę powiedzieć, że wrzeszczałam jak głupia. Wyglądało to mniej więcej tak. Mama! Zabierz go! Zabierz! Tylko nie wpuszczaj go do pokoju! Nie wpuszczaj go do pokoju! Żeby nie wszedł! Zabierz to! Zabierz to! Idź z tym! Wyglądałam jak jakaś wariatka, ale co tam. Drugą rzeczą, jakiej się boję, to ciemność. A nie czy boję się ciemności! Po co ja to zrobiłam? Przecież tam jest ciemno, tak ciemno, jest ciemno, nie widzę nic, nie widzę nic. Panicznie boję się gdziekolwiek chodzić w ciemności. Nawet jak w nocy muszę zejść do kuchni, czyli łazienki, to zapalam każde jedno światło po drodze, bo myślę, że spotkam tam kogoś strasznego. A w dodatku wierzę w duchy, co mi wcale w tym nie pomaga. Ktoś tam siedzi. Stoi. Zbiera pranie. Hello? Trzecia rzecz, której się boję. Nawiązując do poprzedniego, boję się zamykać oczy pod prysznicem, ponieważ za każdym razem mam takie dziwne uczucie, że ktoś mnie zaraz zamorduje. Rzecz czwarta to horrory. Nawet już nie mogę oglądać tych horrorów, ponieważ podczas oglądania wszystko jest ok. A jak się już skończą, to przez miesiąc, jak nie więcej, nie mogę spać, ponieważ mam je w głowie. I szczerze mówiąc, do tej pory urywki z filmów mi się pokazują tak spontanicznie. W momentach, kiedy na przykład sobie siedzę albo w łazience jestem, się szykuję czy coś i nagle widzę, tak jakby kurde przede mną coś się z horroru działo. Coś mi się zdaje, że moja wyobraźnia nie działa tak jak powinna. Nieważne, to są ludzie. I tak, boję się ludzi. I każda osoba, która wygląda podejrzanie lub jest pijana albo cokolwiek, zaraz od nich uciekam, omijam ich szerokim łukiem. To jest też spowodowane tym, że kilka razy miałam taką dziwną sytuację, że byłam śledzona przez kogoś i przez jednego faceta właśnie w ten sposób bałam się przez jakiś czas jasno-niebieskich samochodów. Przedostatnią rzeczą, której się boję, jest park, który jest tutaj niedaleko, ponieważ 3 lub 4 lata temu zostałam zaatakowana przez 2 gości i ukradli mi wtedy telefon. Było to dość przerażające, muszę wam powiedzieć, ponieważ no nie miałam nawet jak się bronić, a jeden gościu po prostu sobie stał i nic nie robił, chociaż mógł pomóc. No ale co, od tamtego razu byłam tam tylko ze 2 razy i to nigdy sama. I nadeszła kolejna, tą ostatnią rzecz. Ostatnią rzeczą, jakiej się boję, jest szybka jazda. Nie lubię tego pisku opon, jazdy po wariacku, jak ja to nazywam. Dlaczego? Po prostu chcę jeszcze trochę na tym świecie pożyć. To by było na tyle z moich tych wszystkich lęków. Pewnie jest ich więcej, na przykład wysokość, czy nie wiem, cokolwiek, rekiny, ale tego już wymieniać nie będę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam też na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie informuję was o nowych filmikach i możecie ze mną tam porozmawiać. Napiszcie w komentarzach, czego wy się boicie, a ja widzę się z wami w kolejną środę. Pa, pa! Ciemności się boję. Boję się ciemności. Coś mi nie idzie, to nagrywanie, co? Mm-hmm.